Moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym dniu e, naszego kursu Okularnik, e, kursu modlitwy uważności. E, dzisiaj dalej czytamy Ewangelię według świętego Mateusza e, jest to zakończenie kazania na górze. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten. Kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdy więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Moi drodzy, można by powiedzieć, jak się czyta tę wypowiedź Jezusa, a także inne że Jezus nie za bardzo jest zainteresowany, czy nie, nie bardzo akcentuje ortodoksję żebyśmy my dobrze naszą wiarę wyznawali, ale przede wszystkim akcentuje i wskazuje na ortopraksję, czyli na to, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób tę wiarę praktykujemy, że ona tak naprawdę jest ta, ten wymiar wiary jest tym, co, jej, co ją najbardziej weryfikuje, potwierdza i, i sprawia, że czy, czy można ją rozpoznać jako autentyczną wiarę. Wiara, która nie jest tylko pustym powtarzaniem słów i formuł, albo takim pustym słuchaniem bez wypełniania, ale jest, jest praktykowaniem wiary w dniu codziennym, w życiu codziennym, w każdej chwili naszego życia. Pamiętam taką historię tutaj, gdzie pracuje chrześcijanie, ortodoksyjni Etiopczycy. Zostali po prostu źle potraktowani przez inną grupę, która tutaj w kościele jest nieporozumienie oczywiście nieporozumienie, uprzedzenia itd. i tak dalej. I mówię, że przepraszam za tę sytuację, a usłyszałem odpowiedź: spokojnie, spokojnie, jesteśmy chrześcijanami, wybaczamy, my takie rzeczy wybaczamy. Taka, taka bardzo prosta, bardzo jasna deklaracja, i chociaż Akurat oni nie pozostają w jedności z Kościołem Katolickim jako Kościół, to jednak w tym swoim wyznawaniu wiary dali piękne i głębokie świadectwo, proste, wierności Ewangelii. Myślę, że jako, jako katolicy mamy dużo tutaj do zrobienia, jako chrześcijanie też, w takim myśleniu, że wystarczy, że pójdę do Kościoła, że wystarczy, że pójdę, że się pomodlę. Pomodle, czyli, że odmówię jakieś modlitwy i bardzo często największe poczucie winy mamy wtedy, kiedy mamy wrażenie, że się nie modlimy. Nie modlimy i tę modlitwę możemy różnie rozumieć. Natomiast Jezus mówi, że no okej, okay, to jest ważne, ale dużo ważniejsze jest to, czy w naszym życiu jest miłość, czy w naszym życiu jest Bóg obecny. I manifestujący swoją obecność w nas poprzez akty miłości, akty miłosierdzia, poprzez akty przebaczenia, współczucia, jakiegoś pochylenia się nad biedą człowieka. Że to jest to, co naprawdę powinno nas najbardziej martwić. Czy w naszym życiu są te elementy, nie to ile jest tej modlitwy i jak często my powtarzamy Panie, Panie. Modlitwa kontemplacyjna i w ogóle modlitwa ma być właśnie takim przemienianiem naszego myślenia czy zmianą oprogramowania, dzięki któremu my będziemy bardziej zdolni do kochania, będzie w nas więcej miłości, będzie w nas więcej współczucia, ponieważ będzie w nas więcej zrozumienia i akceptacji drugiego człowieka, takim jakim jest, tej jego sytuacji życia, jego problemów, jego cierpienia, dlatego że w nas stopniowo-stopniowo będzie się poszerzało. Poszerzała ta zdolność do przyjęcia i akceptacji tego, co jest takim, jakim jest. Ponieważ my w, nasz, w naszej modlitwie będziemy przechodzili tego trening. Trening mówienia bądź wola Twoja. Trening akceptowania i przyjmowania tego, co jest, chociaż może tego nie rozumiemy, chociaż może wolelibyśmy i chcielibyśmy, żeby było inaczej. Moi drodzy, dzisiaj Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy. Budowali dom na skalę, czyli budowali dom na Jego słowie, czyli wypełniali Jego słowo, byli praktykami wiary, nie tylko teoretykami wiary, ale praktykami wiary, bo to daje nam gwarancję tego, że wtedy, kiedy uderzą w nasze życie okoliczności, trudne okoliczności, przeciwności, em, że się ostaniemy, że nasze człowieczeństwo się ostanie. Że nie runiemy i że ten, ta konstrukcja naszego życia, co, że to nasze życie e, przetrwa te chwile trudu, trudu bólu, cierpienia, e, chwile próby. Zapraszam wieczorem na Sortownik Myśli. E, zapraszam też do tego, żeby e, modlić się z nami przez e, aplikację. E, oczywiście e, subskrybować <grywka> na kanał Pogłębiarki. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o też momentach uważności w ciągu dnia. Bóg jest z nami, Bóg jest w nas. Trzymajcie się i powodzenia w uświadamianiu sobie tej Jego obecności. Dobrego dnia.